tu wsiadają kolejne. Aleksandra Kurzyk, śpiewaczka operowa, Marzenka Rogalska, dziennikarka i ich wspólne dziecko. I twoja ziomalka radiowa. Tak, jest, ze Złotych Przebojów. Dzień dobry, dziewczyny, musicie pasy zapiąć. Cześć. No ale cześć, Marzenko. Cześć, kochana. No właśnie, idealny wieczór, słuchanie opowieści przy wspólnym posiłku. Ta książka pieści wszystkie zmysły, jestem oczarowana, napisała Katarzyna Nosowska. To było pierwsze zdanie o tej książce, które do mnie trafiło, słuchajcie. Kaśka robi wam wielką, dobrą robotę. Ale wiesz co, no Kasia... ja znam Ola, opowiedz, co Kaśka zrobiła przecież. Nosowska. Kiedyś, dawno temu, tak jest, zostałam zaproszona na męskie granie, więc pomyślałam sobie coś, co opera w ogóle ma robić gdzieś tam na męskim graniu. Tak. Więc to było niesamowite, jak ci ludzie na mnie zareagują. I rzeczywiście była na początku totalna, jakby to powiedzieć, zlewka nad tym, co się dzieje. Orkiestra symfoniczna, ludzie sobie w ogóle nie przyłożyli się jakoś za bardzo do słuchania. Mówię, no trudno, przebrniemy jakoś przez to. I tak mniej więcej po jednym utworze zrobił się jakiś totalny szał, wszyscy ucichli, irokezy, zapalniczki w ręce i zaczęło się bujanie, wiesz, do klasycznych kompozytorów i ludzie byli zachwyceni. Więc od tego momentu twierdzimy, że każda muzyka dobrze wykonana może absolutnie połączyć i przekonać każdego do wszystkiego. Tak. Wyobraźmy sobie taki piękny letni wieczór i wy dwie... Mówi to Odeta Moro w taką pogodę w Polsce, bo ja tęsknię za takim wieczorem. Ja bym chciała tego grudnia. Dobra, no. Słuchajcie, no jest. Na szczęście już jest jasno, chociaż słońca nie widziałam od 2 tygodni. Tak. No taki mamy kraj, taki mamy klimat. Niestety. Ale ta książka, ona wprowadza w taki klimat, w taki nastrój. Nie ukrywam, że taką tęsknotę odczuwam osobistą bardzo, bo chciałabym z wami usiąść i porozmawiać i połączyć te wszystkie światy. Powiedzcie, jak to się stało, że ta książka, bo ktoś musiał usiąść i napisać pierwszą stronę, a potem kolejnych 400. O nie! Najpierw było tak, jakie to były kroki wykonane, że to w ogóle ten pomysł został zrealizowany? To pomysł był Oli. To znaczy najpierw ogromną robotę wykonała Ola, która gotowała i... zapraszała. I w ogóle wrzucała w pandemii te zdjęcia. Wszystkim nam ślinka ciekła i wtedy powstał pomysł na książkę, prawda, fani Olu? Fani absolutnie poddali pomysł na książkę, bo to od nich zaczęły się komentarze w stylu przepis, książka kucharska, pani powinna coś z tym zrobić. A Olka wrzucała te zdjęcia i tam po prostu były takie potrawy i ja po prostu oglądałam to, ślinka wyciekła. Tak, ślinotok totalny. A wiesz, ja stwierdziłam, że okej, fajnie, książka kucharska, ani nie jestem znawczynią wielką, ani wielkim szefem. Każdy teraz chce pisać książki kucharskie, więc to nie o to chodzi. Moją pasją jest mój zawód i muzyka. I mówię, jakby tu połączyć, zrobić coś innego, czego jeszcze nigdy nie było. No i tak powstała ta książka. Tytuł Dobrissimo absolutnie na samym końcu. Tak. Wszystko było... Który jest takim neologizmem, tak, prawda? Takim dobre, dobrissimo. Dlaczego, tak. Tak. Ale każda potrawa jest nie bez powodu przypisana jakiejś operze. I to jest wspaniałe, że albo miejsce akcji, z czym się kojarzy i tę całą pracę Ola już wykonała, czyli było 20 oper przypisanych do 20 dań i wtedy do mnie Ola zadzwoniła, no, że chce to zrobić ze mną, ale to też jest fajne, lubimy to opowiadać, jak Ola zadzwoniła i pierwsze moje słowa: Kurzak, daj mi spokój, nęcisz tymi zdjęciami. Powinnaś książkę napisać, a Ola mówi, no właśnie. W tej sprawie dzwonię. Tak. I ja jeszcze mówię, ale wiesz, powinnaś tu operę dodania, a Ola, już to zrobiłam, a chcę tę książkę napisać z tobą. Taka jest i ty dołączyłaś do tego. Tak. Ale dołączyłaś do konsumpcji, czy... No! Oczywiście. A jak? Moja ksywka z młodości typu makaron, tak cielecka Magda mnie powitała. Czy to makaron, czekając na wejście do tekstu? Ale ja też mam cię tak wpisaną w telefon od 20 lat. Tak, a tutaj makaron, prawda, zakochany kundel na okładce. I w tej książce jest dużo słońca. Ja myślę, że to, gdzie ona zaczęła powstawać, czyli najpierw, gdzie Ola gotowała i robiła z przyjaciółką Stellą, przyjaciółką rodziny zdjęcia, to jest ważne. Plus to, że lwia część tej książki powstała, nasze rozmowy... W przepięknych miejscach, najpierw u Oli. Co za hedonizm. No hedonizm totalny. No więc
siedziałyśmy przy stole, rozmawiałyśmy, jadłyśmy i to było tak wspaniale, bo wiesz, w dzisiejszych czasach siąść przy stole z kimś, kto nie boi się jedzenia, kto cieszy się tym jedzeniem, kto nie liczy kalorii, tylko po prostu raduje się tymi smakami, no to jest, wiesz, no dla mnie to jest rozmowa, stół, kawa, dobre jedzenie i wiesz, było tyle radości, tyle śmiechu, tyle anegdot, no a potem, proszę pani, reagowanie, potem robota, ciężka robota. Ale tak, chyba więcej tu było przyjemności. Tę przyjemność można odczuć czytając tę książkę. Szczególnie w taki dzień jak dziś, no bo to, tak jak powiedziałaś, mamy grudzień, jest ciemno, szaro, buro i ponuro. A tu rodzina do starego. O, wszystkiego najlepszego. Najlepszego. Książkę dostanie w prezencie, rozumiem. Jezu, on się tak cieszy z tej książki i on też kocha gotować i kocha jeść. Tak. A wy dopuszczałyście do stołu kogokolwiek, czy raczej niechętnie? No ba. Cała rodzina. Stąd też, słuchajcie, no to już zdradzimy skąd ten tytuł. Kiedyś ugotowałam obiad i pytam, moja rodzina mówi w trzech językach, na co dzień mieszamy wszystko razem do jednego gara. I pytam się córki Malena, jak dobre? Ona mówi, dobre, mamo. A Roberto, come buono? Po włosku, dobre. Roberto mówi, buonissimo, czyli super. To jest takie stopniowanie przymiotników. Buonissimo, anzi, dobrissimo. I tak powstała nazwa dobrissimo. Dobrissimo. Czyli coś super, super dobrego. Tak, tak, tak. Marzenko, a powiedz mi, ta twoja miłość do opery. Skąd to? Och, ale wyznaję tu również, bo zastanawiałam się, czy... Początki były ciężkie, jak po grudach. Ale rozumiem, że ty za rączkę prowadziłaś ją, nie? Przez ten świat? Nie. Jeszcze mnie na świecie nie było. Chyba cię dowaliła. Nie, ale proszę cię, ja wszystko zniesę, mam dystans do siebie. Jakieś niebanalne 7 lat różnicy, a co tam? Myśmy już dzisiaj wszystkie wyznały. No ja zaczęłam przygodę z operą w wieku 3 lat, więc... Ja nie, no ja w liceum. Ciężko cię dogonić, powiem ci, ciężko. Ja w liceum i zastanawiałam się, czy wyznać wszystko Oli w trakcie powstawania tej książki, szczerze, że nie zapowiadało się na miłość do opery, bo ja w liceum będąc w Poznaniu, przepraszam cię Poznaniu, bo tej, kocham cię Poznaniu tej, ale poszłam tam na straszny dwór, który był straszny. Który był straszny. I po pierwszym akcie nawiałam. Po prostu z moją przyjaciółką licealną nawiałam. Stwierdziłam, że tego nie zniosę. To gra wstępna nieudana. Nie. I tenor, z powodu tenora. I tenor był taki jakiś dziwny. Ja po prostu nie byłam w stanie tego znieść. Ale potem była druga randka i to była Traviata. I to jakiś kosmos. Zakochałam się w operze. Jak dowiedziałam się, że Ola w Warszawie, to był 2010 rok, że Ola w Warszawie będzie śpiewała Traviatę, no to tam wykonywałam fikołki i tańce na linię, żeby się dostać. Kilka razy byłam na tej Traviacie i widziałam Olę, no i było magic, a potem ja już byłam bardzo taka obeznana w operze, obeznana. Ja operę czytam sercem. Ja się bardzo dużo też przy tej książce nauczyłam i bardzo chciałam nie zawieść Oli, więc po prostu siedziałam i czytam non-stop różne operowe książki, które zresztą tam fakty i anegdoty zawarte w tych wstępach do naszych rozmów Ola bardzo doceniła i sama mnie pytałaś, Olu, nie? Tak. Skąd ty to w ogóle wynalazłaś? Więc to było dla mnie też fajne doświadczenie. Bardzo fajne doświadczenie, ale myśmy się poznały i Ola, no przecież by nie zaproponowała mi książki, gdyby nie wiedziała, że ja na punkcie tej opery mam bzika, że ją kocham. Więc wzięła już taką zakochaną w operze dziennikarkę. No tak, bo to musiało być autentyczne. Poza tym też jest jakaś energia między nami, lubimy się prywatnie, więc to musi tu wszystko. Ta energia jest nie do oszukania i to każdy nam mówi, kto przeczytał tę książkę, że nie do oszukania. Ta energia jest w tej książce, tak? Tak. Żeby czuć w tych rozmowach. Tak, poza tym ja mam świra, no Odeta, też jesteś dziennikarką. W słowie pisanym, zanim zaczęłam pisać książki, jak pisałam rozmowy, wywiady do gazet, to ja jestem też słuchowcem, radiowcem, więc ja czytam na głos. Nie pasują mi te dialogi, potem te dialogi do książek, jak wkładam, to też czytam na głos. Nie ma w tym melodii. Musi być energia Oli, czy ona by to tak powiedziała? Więc po prostu fajne to było, jak oddawałam kolejne rozdziały książki Oli. Ona czytała super. Bardzo niewiele poprawek. To prawda. I pamiętam, jak też już byłam
na końcówce. Masz coś jeszcze, tylko SMS. Masz coś dla mnie? Masz coś dla mnie? A ile, powiedzcie, ile czasu wam zajęła praca nad tym? Bo to praca i przyjemność, ale jednak to robota. Było, no, to... Łącznie wszystkiego. Ja zaczęłam w 2020. Tak. Aha. No to... Czyli to cała ta pandemia, tak? Pandemia się zaczęło, tak. To moje gotowanie i zdjęcia i wymyślanie i cały ten projekt. A my tak. Zaczęłyśmy w 2021. Tak. I Ola wymyśliła przepiękne preludium do naszego spotkania i rozmów przy stole, czyli zaprosiła mnie do Werony, gdzie najpierw Miasto arena... Miłości, słuchajcie. Miasto Miłości, tak, gdzie zobaczyłam Olę i Roberto razem w Rycerskości Wieśniaczej, a potem w Pajacach, takich operach, zwłaszcza Pajacach, które no ta para operowa kocha grać. I to było tak przepiękne doznanie, a potem mój małżonek wracał do Polski, a ja z Olą jechałam do Francji, do ich domu. I w tym domu zaczęłyśmy rozmawiać, czyli były rozmowy, gotowanie, bo większość Ola gotowała w domu. I to było wspaniałe. Malenka, Stella, autorka tych wszystkich zdjęć, gotowanie, śmiechy, no po prostu cudowny czas i ta książka powstawała w takich... To słońce jest. Tak. A potem wszędzie woziłam laptop ze sobą, na Majorce książka powstawała, na południu Francji, we Włoszech, czyli rzeczywiście w Kazimierzu Dolnym, tak. Po prostu w mnóstwie fajnych miejsc. Powiedzcie mi, kto tutaj kogo bardziej mobilizował i napędzał? Czy ty? Jako ten kobieta żywią, czy może... Nie, nikt, nie. Nikogo. Ja posypuję głowę popiołem, ponieważ przez moją tetralogię, miała być ostatnia moja seria trylogią, a stała się tetralogią. Mówię o Sadze, o Carly Lindę. Tak. Mhm. Więc ja przesunęłam przeze mnie, przesunięty był termin tej książki, co Ola przyjęła ze zrozumieniem, a potem już ja, wiesz, właściwie przez prawie całe wakacje kończyłam książkę, bo nie chciałam już Oli zawieść i kolejny raz zmieniać terminu. I jest. Najważniejsze, że jest. Chyba obie się nie spodziewałyśmy z Olą, że to będzie taki czat, nie? No, jesteśmy absolutnie szczęśliwe. Tak. No, absolutnie. No dobra, kochani. Szczęśliwissimo. Jak jest szczęście po włosku? Gioia. Gioia, to jest też tytuł płyty Oli pierwszej. Tak, no dobrze, tak. Dziewczyny, to dobrissimo w takim razie. Niech wszyscy ci, którzy potrzebują dzisiaj trochę słońca, trochę smaku, trochę dźwięku, trochę dobrej historii. Królowo, a chcesz tę książkę oczywiście, w prezencie? Oczywiście, że chcę, ale tylko z autografem. A masz tu długopis? Oczywiście, że mam. No to dawaj. Jest 15 po, więc my tutaj będziemy się podpisywać, a was pożegnam czule i zaproszę na Onet Rano Wiem. Tam na pewno jest już Beata Tadla i jej goście. O Beatkę pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo Becie. Serca. Proszę bardzo, a ja tutaj mam ciach. Tak, ja pierwsza. Dziękuję, trzymajcie się ciepło. Miłego dobrego dnia.